historia M-ki, choć nie jest to prawdziwa M-ka. Jeżeli wejdziecie na stronę BMW Polska i wybierzecie zakładkę M, to nie znajdziecie tam ani M135 i ani M235. Są jedynie M3, M4 Coupe, M4 Cabrio, M5, M6 Coupe, Grand Coupe oraz Cabrio, X5M, X6M, owe M235 i znajduje się normalnie w zakładce dwójka jako mocniejsza wersja. Dlaczego? Pomimo dużej mocy i wszechobecnych emblematów z logo M, nie jest to M-ka z krwi i kości. W lipcu tego roku przyuważono już zakamuflowaną M2. Ma mieć w standardzie napęd na tył, manualną skrzynię biegów oraz około 370 koni mechanicznych. Ma nadejść w 2016 roku. Fantastyczny, bulgoczący dźwięk wydobywający się z dwóch okrągłych końcówek wydechu. Auto niesamowicie strzela podczas delikatnego dodawania gazu. Kosmos! Niesamowite przyspieszenie, które wprawi Cię w osłupienie. Po zastosowaniu trybu Launch Control niesamowicie wgniata w fotel, co zresztą widać na filmie. Od 0 do setki w 5 sekund. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Active Sound Design. Co to? To bawarska interpretacja systemu poprawiającego wydajność, wygodę oraz dającego pasażerom m.in. M235 i możliwość niemal namacalnego odczucia osiągów silnika. Chodzi po prostu o to, że we wnętrzu z małych głośników odtwarzany jest sztuczny dźwięk silnika, który ma sprawić, że kierowca poczuje się lepiej ze swoim sportowym samochodem. Niebieskie, czaderskie zaciski hamulcowe. Wszechobecne emblematy M, które sprawiają, że poczujesz się cool. Silnik ma pojemność 3 litrów i wykrzesano z niego aż 326 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 450 Nm, dostępny w zakresie od 1300 do 4500 obrotów na minutę. Do tego masa własna 1530 kg. Brzmi jak naprawdę dobrze wyważony samochód, co zresztą widać zarówno na papierze, jak i w filmie. Dzięki za oglądanie tego zestawienia. Zapraszam do oglądania kolejnych 7 faktów w przyszłą środę, zestawienia 10 naj w piątek o 18 i testu kolejnego auta w poniedziałek o 20.